Dobra, widzowie, siemano. Ogólnie to mamy nowy update w PCD. I wyszedł on już wczoraj, ale ja niestety wczoraj miałem... ogólnie wczoraj miałem urodziny. Tego słuchajcie, nie mogłem dla was nic nagrać. Ale jest nowa droga. Ja sobie go wczoraj tam już po 22 sobie sprawdzałem. I powiem wam, że potem wam powiem ocenę tego update'u. Tylko tyle wam powiem. Ale co mamy nowego? Mamy tutaj drogę, oczywiście wojewódzką 205, jest już otwarta. Mamy transit, został troszeczkę zreworkowany. Mamy paliwo w ogóle, reworked do Masławice, czyli do Masławice zreworkowane. A tego nawet nie wiedziałem, ej, to musimy to sprawdzić. Jeden bus, dwa nowe auta i radio zostało przerobione in much more, ale ten much more to słuchajcie, ja wam powiem, że chyba nic już tam się potem nie zmieniło. Ej, w ogóle wydaje mi się, że tu GUI jest trochę ciemniejsze. Mam takie wrażenie, że troszeczkę te przyciski są ciemniejsze, ale to jest nieistotne. No to słuchajcie, skoro weźmy sobie od razu, zacznijmy, słuchajcie, czyli ja mam tutaj radio i patrzcie jak teraz wygląda radio. Możemy sobie teraz, słuchajcie, tak, ja sobie włączę dźwięk. Wyłączyłam, bo tutaj samochody jeździły. Weźmy sobie jakąś fajną muzykę. Czy to jest coś ciekawego? Play. Aha. No dobra, słuchajcie, to są takie zwykłe piosenki z Robloxa. Więc troszeczkę... Tak troszeczkę szczerze mam powiem, nie ma szału. Dobra, chodźmy sobie tutaj do tego naszego Włodzimierza. I słuchajcie, patrzcie, co nam się tutaj zmieniło. Tutaj przyciski w ogóle już są, zobaczcie, takie całe. Nie wiem, czy nie stransparentowali tego, czy co oni tutaj, czy to celowo tak zrobili. Ale słuchajcie, dodali dwa nowe pojazdy. I powiem wam tak, że no te pojazdy są akurat mega fajne. Ponieważ słuchajcie, dodali Passata, patrzcie, VW Passacik. Tak on wygląda, ale powiem wam szczerze, że naprawdę myślałem, że zrobił lepszą wersję Passata. Bo w ogóle to nie wygląda jak Passat, tak szczerze. Ten, który tutaj jest. Środeczek ma też bardzo przyjemny, tylko wam powiem. No ale myślę, że tego samochodu brakowało w Polish Car Driving. Teraz wreszcie można będzie udawać Januszów. No i drugie auto jest na samym, samiutkim końcu praktycznie. Czyli już wiem, że jest bardzo drogi i jest to ta piękna BMW. I Boże, widzowie, jak ja bym to chciał mieć. To jest bardzo ładna BMW, wreszcie jakaś realistyczniejsza, jakaś nowsza. No i kurde, ja bardzo bym jej chciał mieć, ale to jest za drogie, przecież się tego nie uzbieram na to. Więc słuchajcie, żeby się nie czuć słabszym od tej BMW, wezmę za 300 tysięcy Merolka. No i dobra, słuchajcie, więc wchodzimy sobie i zobaczcie, słuchajcie, że mamy już paliwo, więc tak to wygląda. Ogólnie słuchajcie, jeżeli chodzi o te samochody, to one są naprawdę bardzo fajne i tego strasznie, strasznie bym chciał mieć, słuchajcie, strasznie, strasznie bym chciał mieć, słuchajcie, tę BMW. No, a ten posadzik to też taki spoko. W Darłowie się zmieniło to, że teraz mam takie znaki ulicy. Bardzo ładnie one wyglądają, naprawdę bardzo ładnie one są zrobione. No i bardzo ładny model też ich jest i one są wszędzie, dosłownie są wszędzie. No i słuchajcie, patrzcie, mamy teraz tutaj paliwo i straciliśmy załóżmy 1 litr, no to teraz podjeżdżamy i możemy sobie zrobić refuel 10 PLN, a więc widzicie, że to kosztuje tak mniej więcej prawdziwie, mi się wydaje, bo przecież w sumie wydaje mi się, że jest to dość tanie, bo za słuchajcie, jakieś dzień BMW miałem 30 litrów, to mogę za 185 zł sobie doładować połowę. Więc to potem wyjdzie jakieś ponad 360, no to tak jakbyś się tam tankował auto 20-litrowe. No i dobra, słuchajcie, wyjeżdżamy z Darłowa tutaj ulicą Leśną i mamy DW205. No i teraz sobie jedziemy. jedziemy, powiem wam, że aż dziwnie mi się jedzie tą DW205. Tak to wygląda, zobaczcie, tutaj w ogóle coś mamy i wydaje mi się, że tutaj prowadzi drogę do Doma Sławic. To mam w ogóle przejazd kolejowy, ciekawe czy to coś jeździ, ale ostro wątpię, że coś tutaj jeździ. I mamy tutaj Darłowiec. O jagody. O. Ej, to jest jakaś wioska po prostu. No dobra, nawet nie wiedziałem, tutaj jest Darłowiec i pewnie wyjedziemy sobie w Doma Sławicach. Wow, co to jest tutaj w ogóle za domek jakiś dziwny?
No dobra, to trafię sobie te Domasławice od razu. Już tutaj będziemy. Okej. O, i Darłowiec 1. Okej. Okej, czyli tak to wygląda. Domasławice w ogóle teraz się tutaj zaczynają. A, dobra, nieważne, one się zawsze tutaj zaczynały. Dobra, nieważne, słuchajcie. Ale jaki tutaj domek jest fajny teraz. W ogóle jest jakaś nawet droga, chyba. A nie, Domasławice 8-9, dobra. I czy jakieś nowe domki, zobaczcie. Sorry, bociku, ale musiałem ciebie zniszczyć. Tu jest jakaś droga w ogóle. Naprawdę tutaj wszędzie są teraz jakieś te? Ej, to jest akurat słabe, czemu wszędzie oni to dodali? Trampolina i kury są i trampolina, o kurde! Ty, jaki fajny domek tu jest! Mogę tu wjechać, proszę! Da się tu wjechać! Ale epicki domek tutaj jest, słuchajcie. W ogóle widzę, że ten update przyniósł mega dużo epickich domków. Słuchajcie, no są też trochę lagi będą na odcinku, bo jest teraz, widzicie, że teraz jest problem z optymalizacją serwera, niestety. Darłowo, Karwice. Ej, no nie, no, ale te Domasławice teraz naprawdę ładnie zrobili. Widzicie, że kiedyś to nie było wszystko tak ładnie odwzorowane. No, ale naprawdę. Fajnie to wygląda. Dobra, słuchajcie. Teraz ja sobie pojadę już na te DW205. Nie chcę was zanudzać tym, jak będę jechał, ale naprawdę, słuchajcie, naprawdę fajnie tutaj te Domasławice dodali. I słuchajcie, ja się najbardziej cieszę tym update'em to, że wreszcie nie będzie tras monotonny, że będzie nowa trasa, która nie będzie monotonna. I to jest superowe, bo nawet jeżeli tamta trasa nam się znudzi, to wtedy ta nam się odnudzi i będziemy jeździć 6. O, a tutaj free model jest w ogóle. No, więc widzicie, że Polish Car Driving nie tylko z własnych modeli korzysta. A to jest chyba logiczne. Tu w ogóle chyba można dowieść coś ciężarówką, bo tutaj jest bardzo dużo drzew. Dobra, a więc jedziemy. Na tym billboardzie tutaj nic, słuchajcie, nie ma. No i jedziemy sobie dalej. No i tutaj wam nic nie będę przecinał, bo my sobie jedziemy. Ty kolejny free model jest ten, by the way. Okej, okay, skończyło nam się darmowo dopiero teraz, o dziwo. I tutaj mamy jakąś drogę dziwną, w sumie nie wiem, co to jest za droga. Ej, ona możliwe, że będzie prowadzić do Rzeszczewa. No właśnie, bo ja nawet zbyt się mapy tutaj nie ogarnę. Nie, no, Rzeszczewa? Nie, dobra, nieważne. Wątpię, żeby zrobili drogę do Rzeszczewa. O, tutaj mamy, zobaczcie, ten transit. I sobie jedziemy dalej, mam tutaj jakiś lasek, jakieś krzaki. Jedziemy sobie teraz tu. I mamy, słuchajcie, krupy. I to jest chyba najładniejsza miejscowość z tego całego update'u. Bo zobaczcie, tu mamy takie ładne domki, ale patrzcie, jaki ładny model zrobili tych lamp. Bardzo ładne są te lampy. I w sumie tyle. No, nie wiem, co wam mam jeszcze powiedzieć. Jest naprawdę ładny. Co to jest w ogóle? Lenarda. Nie wiem, co to jest ta Lenarda. Tam w ogóle patrzcie, co. Aha, bo to jest w ogóle jakiś. To jest w ogóle chyba jakiś park. Co to jest tam w ogóle? Dobra, nie wiem, jakiś pewnie. Jakiś ośrodek. Oho, ktoś mnie tutaj zatrzymał. Ej, Mati Polska, dzień dobry. Coś Mati Polska, coś z ciebie kojarzę, mordeczko, ale nie, zbierasz easter egg? Te kartki? Jakie kartki? Jakiś easter egg tu jest? Co jest grane? Ja teraz nagrywam. Więc nie mogę. No to na YouTube. Spoko, dzięki za info. Mogę nazwę?
kurde, słuchajcie, jestem nieprzyzwyczajony do tych biegów, bo już dawno nie grałem w PCD. No ale kurde, ktoś tutaj się tym mleczem wywalił. Dobra, ominiemy go sobie. I teraz tak. Tutaj mamy sławną darłowo i mamy tu jakieś zakrzewo. I tutaj w ogóle ja sobie jechałem tylko tą główną drogą, nie widziałem tej. Ale to sobie tutaj zjadę. I sprawdźmy, co my tu mamy. W ogóle mamy jakieś słupki tutaj. To co jest dość dziwne według mnie. W ogóle mogłem sobie zagrać na kierownicy, nawet chciałem. Ej, a właśnie, a te... Bo teraz są te trampoliny w tych domkach. Jestem ciekawy, czy... O, tutaj można wejść sobie... Jestem ciekawy, czy te trampoliny działają. No pewnie nie działają, ale... A, no właśnie, to jest tylko taki model. Kurde, ale tutaj dużo osób na transicie jeździ w ogóle w tych grupach, widzę. Zielnowo, zakrzewo. Czemu jest 5 zakrzewo i zielnowo 2? Nie wiem czemu tak jest. Dobra, przejdźmy sobie tam dalej. I tu w ogóle chyba był ten screenshot robiony, dokładnie. Tutaj był ten, na sneak peekach był ten screenshot. O kurde, nie no, na pewno się nie da wjechać do tego. Ale szkoda. Nie no, ale na stół, czekajcie, spróbuję, ale na stół się nie da tam wjechać. Też w sumie nie wiem. Ej, już myślałem przez chwilę, że się da, ale nie da się. W sumie, ej, ale tam dalej nadal się ciągnie droga, słuchajcie, bo tam jest taka obwodnica, tak jakby tam nic nie ma, słuchajcie. Ale tutaj ten środek, kurde, środek tutaj tego miasteczka jest naprawdę ładny. Nie, tutaj był ten sneak peek robiony, dokładnie tu. No, ale zobaczmy, jest tak to wygląda. Sławno 10, bo bolice 70. Jedziemy sobie, słuchajcie, dalej. I słuchajcie, do tych krup. Ja mam wrażenie, że się PCD starało. Ale tutaj, słuchajcie, już po tych krupach. To te. Jakoś strasznie pusto tu jest. Ta droga. No patrzcie, ta droga dosłownie wygląda, jakby ona była eventowa jakaś, słuchajcie. Tutaj te miasteczka może i są ładne, ale te drogi naprawdę tutaj wyglądają po prostu one jakby były. Te drogi tutaj wyglądają, jakby były zrobione, wiecie, na evencie jakimś. Tutaj w ogóle bardzo ładna miejscowość, taki zjazdy fajne, naprawdę bardzo ładnie. I to jest, słuchajcie, miejscowość chyba Stary Jarosław, ale patrzcie, naprawdę bardzo ładnie te miasteczka wyglądają. No te miasteczka to akurat się postarali i to dość mocno. Ładnie to wszystko wygląda. I zobaczcie, tutaj mamy kościół, ten co był na sneak peeku też. Ulice są nawet. I słuchajcie, myślę, że nie będzie tutaj problem teraz ze znalezieniem jakiegoś fajnego domku, bo są nowe teraz domy. Więc naprawdę fajnie. No i zobaczcie, tutaj już 7 dosławne. I patrzcie tutaj, jaka ta droga jest naprawdę. Ja mam wrażenie, że te drogi trochę od tych krup to naprawdę nie robili to... To było jakieś eventowe, tylko najładniejsze miejsca dawali, nie? Okej. Czy mandat był? To się fotorador tu był? O kurde, i właśnie, bo tutaj trzeba będzie teraz fotoradary wyłapywać nowe. Pewnie w tym lesie gdzieś też jest. No nie wiem, dobra. Dojeżdżamy do Jarosławca, w sensie Grzybino, w sensie, o, do Grzybina. Tutaj było to rondo. Czy tam Grylino, czy jak to tam się nazywa, nie mam pojęcia, bo nie czytam tych tabliczek za bardzo. No, jedziemy. Ty, bardzo dużo ludzi już ma tego Passata i ja sobie go pierwszego chyba właśnie też kupię, bo już sobie kupiłem nową ciężarówkę. No i słuchajcie, mam też Sławno i jesteśmy w Sławniu, więc tak to wygląda ta droga, no. Powiem wam, że miejscowości są ładne, ale sama droga naprawdę wygląda jakby była eventowa. Ej, ale oni tutaj coś w ogóle zmienili. Bo tutaj tego nie było wszystkiego. Chyba. Wczoraj. A może nie? Ej, nie wiem w sumie. Ale patrzcie tutaj, jak jest pusto w ogóle. Dobra. Więc zobaczcie, tak to wygląda. Wyjechaliśmy sobie tutaj w Sławnie. I fajnie, bo teraz wreszcie mamy dwa wyjazdy. Do Sławna. Ale... Jeszcze sobie jak zerkniemy tutaj, to mamy, słuchajcie, jeszcze ten, słuchajcie, transit zreworkowany.
Ja wam pokażę, słuchajcie, jak go zreworkowali. Nie będziemy nic jeździć, ale powiem wam, że jak ja wczoraj jeździłem, to nadal nie naprawili tego, że się czasami buguje tutaj. Ogólnie nowy autobus to jest ten. Był na sneak peeku. Tak on wygląda. Według mnie totalnie się nie opłaca zbierać tego, z tych 183 tysięcy. Totalnie się według mnie nie opłaca. W ogóle tych autobusów się nie opłaca kupować totalnie, bo... Chociaż teraz w sumie już może jakiś to sens ma, bo zobaczcie, ile teraz można zarobić. Możemy sobie zacząć w Sławnie, albo gdzie chcemy. W Smardzewie możemy sobie zacząć. I teraz możemy sobie wybrać, gdzie chcemy takie pojechać. Możemy nawet do Krup pojechać i możemy dostać, albo do Darłowa w ogóle. Darłowo, Via Karwice. 6300 PLN, więc jest to naprawdę dużo, ale słuchajcie, jest aż 14 stopów, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Ja ogólnie nienawidzę w ogóle Sławna tutaj tego transitowego, bo tam trzeba objeżdżać to. Ale słuchajcie, jak sobie coś tutaj wybierzemy, no to potem sobie możemy normalnie już jechać. Tylko jest problem taki, że tutaj jeszcze możemy zobaczyć, ile dostaniemy. W sensie, ile będziemy mieli pieniędzy, jak przyjedziemy. Tylko, że słuchajcie, właśnie nadal nie naprawili tego, że może się ty coś bugować, że czasami nie chcę wam nic wsiąść do autobusu, czy się pokazać te. Ale tak czy siak został to zreworkowane, jeszcze trochę drzwi jak się otwierają, zostało to też naprawione troszkę. A więc widzowie, no tak by ten update wyglądał. Słuchajcie, ja się zresetuję, bo nie chcę tego mieć tutaj. O. Słuchajcie, więc ja się z wami żegnam. Naprawdę dodali sporo, tylko tą mapkę jeszcze muszę zaktualizować. I dodałbym tutaj jeszcze, gdzie jest Sławno Darłowo, to tutaj bym dodał, słuchajcie, jeszcze Malechowo i Krupy bym tutaj jeszcze dodał na przykład. Coś takiego, nie? I wtedy by było spoko. Ale w sumie nie, bo tam nie ma aut, że... Dobra, nieważne. Co ja w ogóle gadam? Słuchajcie, ja mam nadzieję, że mi się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. DW205 już jest. I moja sama ocena update'u, to powiem wam szczerze, że po czymś takim, na co tak długo czekaliśmy i na co po prostu chcieliśmy to ciągle i na to, że to miała być wielka aktualizacja, powiem wam szczerze, to nie jest jakaś superowa ta aktualizacja, to nie jest, bo no, te drogi, słuchajcie, wyglądają, ta nowa droga wygląda, jakby była eventowa. Te miasta są ładne, owszem, te miasta są bardzo ładne, ale w niektórych miejscach ta droga naprawdę wygląda, jakby była jakaś eventowa i tam nie ma w ogóle żadnych drzew ani pól i to strasznie wygląda tak słabo, bo tam nic nie ma. Jeżeli chodzi o samochody, to bardzo fajnie dodali, autobus też jest spoko, ale oczywiście przesada z tym za drogim, bo trochę drogie są te autobusy. No a jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten fuel system, no to... Z jednej strony wydaje mi się, że za szybko to dodali, że jednak już tam coś planowali, w ogóle fuel system potem skankulowali czy coś i według mnie za szybko troszeczkę to dodali, bo ja bym szczerze teraz nie chciał mieć tego paliwa, bo teraz słuchajcie, nie wiem, jakoś strasznie trzeba teraz przyfarmić w te pieniądze, teraz słuchajcie, nie możecie mieć pieniędzy na minusie, bo wtedy sobie nie kupicie paliwa i to jest po prostu słuchajcie troszeczkę jednak słabe, ale ogólnie jeżeli chodzi o realizm, to naprawdę dobrze im to wyszło. Dobra, słuchajcie, ja mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. I jeszcze chciałbym wam polecić, żebyście byli na mojego Discorda, właśnie tak do gry mojego, bo ja wam robię, słuchajcie, swoją własną grę, również typu Polish Car Driving, także to będzie roleplay. I on będzie miał naprawdę wiele, wiele funkcji, będą domki, no to jest to, co kiedyś widzieliśmy, tylko po prostu dużo, dużo lepsza wersja. A więc słuchajcie, polecam sobie obczaić, ale ja już więcej nie reklamuję, żegnam się z wami, no i nara!